Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Chociaż właściwie dzisiaj nie danie, bo dzisiaj robimy śląskie makrony odpustowe, czyli ponoć najlepsze ciastka na Śląsku z bułką tartą. Choć nie jem ich często, to polecam, bo są ciekawe w smaku. I wprawdzie miałam dziś nagrywać ciasto z gruszką, ale robiłam ajer koniak i zostały mi białka, które chcę jakoś wykorzystać. No i dziś zrobię makrony właśnie, których dawno nie robiłam i dawno nie jadłam. Będą typowo odpustowe z bułką tartą, według przepisu, jaki dostałam lata temu od koleżanki ślązaczki. Podobno w bardziej wypasionej wersji można zamienić część bułki na mąkę. Ja piekę je tak, jak je poznałam i jak mi zasmakowały. I taki przepis Wam dzisiaj przedstawię. Wszystkich oglądających ze Śląska serdecznie pozdrawiam i proszę o komentarze, co można zmienić, poprawić lub jak Wy pieczecie te ciastka w Waszych domach. A teraz już nie przedłużam, zapraszam do wideo przepisu, a przepis pisany i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv. No to pieczemy! Na początku odmierzam wszystkie składniki, 6 białek, 240 g cukru pudru, 240 g bułki tartej. Ja mam dzisiaj pełnorozową, zazwyczaj biorę jasną, no ale sięgam po to, co mam akurat, więc ciastka będą może troszkę ciemniejsze, ale powinny wyjść spoko. I olejek migdałowy do smaku, kilka kropli dosłownie. Ja, jak wspomniałam, białka miałam już gotowe, bo to one właśnie zapoczątkowały ten wypiek, więc teraz po prostu przelewam je do miski i od razu rozgrzewam piekarnik do 180 stopni Celsjusza, bo ciasto za chwilę będzie gotowe, więc niech piekarnik już czeka. Białka ze szczyptą soli ubijam na sztywną pianę, kilka minut, aż będą porządnie ubite i pod koniec tego ubijania dodaję przygotowany cukier puder. Całą zawartość miski wsypuję, dokładnie miksuję. No i gotowa piana wygląda tak, jest sztywna i porządnie ubita. Do tak przygotowanej piany dosypuję teraz odmierzoną bułkę tartą i mieszam łyżką lub szpatułką delikatnie do połączenia w takie pseudo ciasto. Ok? I na koniec dodaję kilka kropli aromatu migdałowego. Delikatnie mieszam. No i moje ciasto gotowe. Blachę wykładam matą lub papierem do pieczenia. Na tę ilość składników będę potrzebowała dwie blachy, więc od razu szykuję sobie też drugą. I wykładam porcję ciasta, formując ciasteczka. One wygładzą się podczas pieczenia, więc nie nadaję im jakiegoś szczególnego kształtu. Po prostu kładę łyżką takie grubsze placuszki. Oczywiście niezbyt grube i niezbyt wielkie, no tak po prostu jedna łyżka na jedno ciastko. Ok, teraz druga blacha i z tej ilości wychodzi mi zazwyczaj 24-26 ciastek. I ja zazwyczaj robię dwie blachy z ciastkami ułożonymi 4x3, tak jak widzicie. No i wstawiam do rozgrzanego piekarnika i piekę w 180 stopniach Celsjusza w funkcji grzanie góra-dół przez 15-20 minut, aż delikatnie zaczną się złocić. Pod koniec można włączyć termoobieg, żeby się ładniej zrumieniły. Można je rzecz jasna piec kolejno, jedna blacha po drugiej, ja piekę dwie na raz i pod koniec pieczenia zamieniam je tylko miejscami, górę na dół, dół na górę, żeby upiekły się równomiernie. I teraz tak, ja podaję moją temperaturę i czasy, ale wiem, że można też piec makrony dłużej i w niższej temperaturze, na przykład 150 stopni Celsjusza przez 25 minut. Ja generalnie piekę je na dwa sposoby, tak aby były miękkie i delikatne i wtedy piekę w 180 stopniach Celsjusza przez około 20 minut lub twardsze, takie bardziej zwarte i wtedy piekę je dłużej, bo około 40 minut. Oba warianty są smaczne, więc po prostu samodzielnie należy zdecydować, który bardziej odpowiada naszym kubkom smakowym. Ja częściej chyba piekę te miękkie, zostawiam do ostygnięcia i część jemy od razu, a pozostałe podpiekam w tosterze w mniejszych porcjach na raz, dzięki czemu są chrupiące i podpieczone z wierzchu. Ale o tym za chwilę. Wracamy do ciastek. Upieczone wyglądają tak. Wyjmuję, zostawiam do ostygnięcia. Ja po prostu zsuwam matę bądź papier z blachy i zostawiam, żeby stygły na zimnym blacie, dzięki czemu szybciej przestygną. No i kiedy ostygną, można podawać. Te dzisiejsze, które robiłam, są pieczone krócej, więc są takie lekko miękkie, w sensie nie jak bezy, ale jak pulchne, miękkie ciastka, takie przypieczone z wierzchu. Tak wyglądają po przełamaniu. Pachną pięknie. No i ja może od razu skosztuję. Super. Są bardzo wciągające i kiedy zjesz jeden, z reguły kończy się na kolejnym. Są też bardzo słodkie, więc u mnie zwykle do czarnej kawy, bez żadnych dodatków. Jak widzicie, przekładam je na talerz i można podawać, a jeśli zostaną, to przykrywam i przechowuję na później. Czasem je podpiekam. Jeśli mają być podpieczone, to wkładam po prostu do tostera i opiekam klasycznie jak grzankę. Jeśli piekę te w wersji twardszej, czyli piekę je dłużej i są od razu twardsze, to ich już rzecz jasna nie podpiekam w tosterze później. No i to chyba
tyle w temacie. Banalnie proste i szybkie do przygotowania ciastka gotowe. Mam nadzieję, że przepis na śląskie makrony się przyda. Ja akurat przypominam sobie o nim zwykle, gdy mam do wykorzystania białka, bo wtedy najczęściej robię albo spody bezowe do tortu, albo bezy, albo makrony właśnie. Jeśli zechcesz je odtworzyć, to przepis pisany, składniki i precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu Skutecznie.tv. Link jak zawsze w informacjach pod filmem. Klikasz i za chwilę patrzysz na przepis. Serdecznie zapraszam. No i to już końcóweczka. Dziękuję za uwagę, za dooglądanie do końca. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, teraz możesz zasubskrybować kanał oraz od razu wcisnąć dzwoneczek po bezpłatne powiadomienia o nowych przepisach, które mamy tu co tydzień. Bardzo miło będzie mi Cię gościć. Subskrybującym zaś przepięknie dziękuję za subskrypcję i okazywane wsparcie. Przepysznych makronów odpustowych Wam życzę, smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.